Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na recenzję myszki Gambias Hades w wersji laserowej. Myszka kosztująca jakieś 220 zł, która na początku wzbudziła we mnie bardzo mieszane uczucia. Wręcz pierwsze kilka dni użytkowania to była tragedia. Dlaczego? Dowiecie się w tej recenzji. Natomiast myszka ostatecznie wyszła w testach naprawdę fajnie i wręcz mogę ją polecić. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc widzimy myszkę Gambias Hades wersją laserową, ponieważ tak jak w przypadku myszki Demeter chociażby istnieje wersja optyczna i laserowa. Laserowa oczywiście droższa, jakieś 220 zł. Sama myszka naprawdę fajnie wykonana. Jeśli chodzi o sensor, jest to sensor laserowy zapewniający 8200 dpi. Myszka ma w sumie 8 przycisków. Przełączniki Omrona zapewniające 10 milionów kliknięć. A jeśli chodzi o te przyciski, to już Wam pokazuję, jak one działają. Przycisk lewy, prawy. Dość cicho i przyjemnie. Powiem Wam, że przyciski naciska się z takim lekkim, wyczuwalnym oporem. Tak więc odczucie przy naciskaniu jest według mnie bardzo fajne i bardzo dobrze można wyczuć tą myszkę. Później mamy grubą, gumowaną rolkę, która działa też fajnie. Jak widzicie, jest podświetlana. Możemy sobie oczywiście kolorem podświetlenia zaznaczać poszczególne profile i sobie to zmieniać. Następnie mamy przycisk do DPI, który jest duży i działa bardzo fajnie. A po bokach mamy, jak widzicie, po dwa przyciski z jednej i z drugiej strony, które działają bardzo fajnie. Posłuchajcie. Pierwszy przycisk wciska się troszeczkę mocniej, ten już dużo lżej. Generalnie jeśli chodzi o używanie tych bocznych przycisków, też jest fajnie. Pod kciuk dopasowane są dobrze, a sama myszka jest, jak widzicie, duża i waży jakieś 110 gram, tak więc jest dobrze wyważona. No i też to oczywiście rzuca się w oczy, że ta myszka nie jest wyprofilowana pod gracza praworęcznego, wręcz jest typowo uniwersalna. Ponieważ mamy kilka modeli myszek na rynku, które nie są profilowane, ale mają te przyciski boczne tylko z lewej strony, czyli pod gracza praworęcznego. Natomiast mamy jedynie kilka myszek na rynku, które mają właśnie ten system, że także gracz leworęczny będzie mógł korzystać z przycisków dodatkowych. Ale to nie wszystko, bo w zestawie mamy aż 3 zestawy bocznych paneli. To są takie panele najmniejsze, czyli takie zaślepki w sumie tych przestrzeni. Możemy sobie zrobić tak, że na przykład jako gracz praworęczny damy sobie jakiś panel taki z miejscem na kciuk z tej strony, a z drugiej nie damy, albo damy po prostu mniejszy. Nasz kciuk będzie miał tutaj jakieś fajne oparcie i myszkę jakby kształtem dopasujemy pod własne preferencje, pod własny chwyt. I to samo możemy zrobić oczywiście po drugiej stronie pod gracza leworęcznego. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna cecha. Więc widzicie też przy okazji, jak te profile się zmieniają, to podświetlenie. Kolory sobie wybieramy sami w oprogramowaniu. Program jest naprawdę fajny, przejrzysty. Natomiast tu mamy podświetlane logo Gambiasa, które możemy tylko wyłączyć, nie możemy nic więcej z nim zrobić. Jest tylko jeden kolor podświetlenia. Jeśli chodzi o same materiały, myszka nie ma żadnych gumowanych powierzchni. Tu mamy tylko na tych panelach takie troszeczkę chropowate plastiki, a na tych innych panelach mamy takie miejsce, które po prostu stopuje kciuk. A tutaj takie nacięcia. Natomiast jakość samego plastiku jest bardzo wysoka. Plastik jest przyjemny w dotyku, lekko antypoślizgowy, a przy okazji też jest wytrzymały. Mi ta myszka się ani za bardzo nie pobrudziła, ani nie widać jakichś specjalnych wytarć czy jakichś uszkodzeń. Tak więc jakość tego plastiku jest naprawdę fajna. Pokażę Wam jeszcze szybko sylwetkę myszki. Wygląda to tak. Od przodu mycha wygląda w ten sposób. I bardzo fajnie, że nie mamy żadnych błyszczących plastików. Nawet ten środek tutaj, który tak troszeczkę błyszczy, to jest taki plastik, który się mimo wszystko nie brudzi. Wygląda to naprawdę świetnie. Od spodu, moi drodzy, mamy sensor laserowy i kilka ślizgaczy. Taki duży tutaj też na górze. I dwa takie mniejsze. Powierzchnia ślizgaczy nie jest jakaś wielka, natomiast są dobrej jakości i na podkładce ta myszka przemieszcza się bez większego oporu, pomimo swoich rozmiarów i
i słusznej wagi. Jeśli chodzi o samą precyzję sensora, no to wypadł w testach syntetycznych naprawdę świetnie. Myszką naprawdę fajnie grało mi się chociażby w Counter-Strike'a i inne gry. Natomiast powiem Wam, że dopiero grało się fajnie po zdjęciu tych paneli bocznych, ponieważ, zobaczycie to też za chwilkę, jeśli założymy sobie te największe panele, myszka staje się naprawdę sporo szersza i potrzeba naprawdę dużej dłoni, żeby ją wygodnie chwycić. Jeśli mamy bez paneli, to można ją dużo lepiej chwycić, można nawet sobie zagrać claw gripem, więc nie ma z tym żadnego problemu. I moim zdaniem ta myszka dopiero teraz jest wygodna, przynajmniej dla mnie. Oczywiście, jeśli Wy sobie taką myszkę nabędziecie, możecie pokombinować sobie z tymi panelami, dopasować ją tak, żeby była dla Was najwygodniejsza. Jak widzicie, kombinacji mamy kilka, ponieważ mogą być takie same panele po obu stronach, albo mogą być zupełnie wymieszane zestawy. Więc każdy musi po prostu przetestować po swojemu i dopasować taki chwyt najlepszy, najwygodniejszy dla siebie. No i wypadałoby na coś ponarzekać, natomiast nie bardzo jest na co. Naprawdę sensor fajny, precyzyjny, oprogramowanie ok, przyciski działają super, kształt myszki po dobraniu odpowiednich profili również jest świetny, jakość wykonania bardzo dobra. Pozostaje mi teraz zaprosić Was jeszcze na małą partyjkę Counter-Strike'a, troszeczkę testów syntetycznych, a potem już będzie podsumowanie. Zobaczcie teraz trzy warianty myszki Gamdias Hades. W tej chwili mam założone największe panele. Nadaje to wielkości myszce, jest wtedy naprawdę dość rozległa. Kciuk możemy sobie oprzeć w tej takiej wyrwie. I mam tutaj też taką półeczkę, która jakby stopuje nam ten kciuk. Teraz mamy drugi zestaw, zobaczcie, myszka robi się już nam troszeczkę węższa. Również nasz kciuk możemy sobie oprzeć w tym miejscu, albo troszeczkę niżej. I teraz trzeci wariant, najmniejsze panele, które praktycznie po prostu zatykają nam te miejsca. I w tym wariancie myszka robi się najmniejsza, najbardziej kompaktowa. I naprawdę powiem Wam, że różnica pomiędzy tymi zaślepkami praktycznie, a największymi panelami jest ogromna. Różnica w chwycie myszki jest naprawdę spora. Dlatego fajna opcja, ponieważ możemy sobie poeksperymentować z tym i dopasować te boki do naszych preferencji. Możemy też pokombinować tak, że na przykład z jednej strony mamy zaślepkę, a z drugiej strony mamy jakiś duży panel pod kciuk. Więc oczywiście pełna dowolność i możemy to skonfigurować i pod gracza praworęcznego, jak i pod leworęcznego.
Ok, moi drodzy, myszkę pokazałem Wam bardzo dokładnie, powiedziałem Wam wszystko, co o niej wiem, wrażenia z testów i tak dalej. Natomiast podsumowując, jeśli chodzi o wady, no to powiem Wam, że żadnych konkretnych wad w tej myszce się nie dopatrzyłem. No może poza tym, jak na polską kieszeń te 220 zł, to jest wydatek dość duży. Natomiast w tej cenie mamy, jakby nie było, jeszcze sporo innych myszek na rynku. Tak więc nie jest to jakaś cena rzadko spotykana. Większość dobrych myszek kosztuje od 150 do 250 zł. Natomiast jakie są zalety? Myszka naprawdę fajnie wykonana. Dobry sensor, wymienne panele, które pozwalają nam praktycznie dopasować ją do każdej dłoni. No i myszka jest typowo uniwersalna. Nada się tak samo dla gracza praworęcznego, jak i leworęcznego. A tego typu myszek na rynku nie znajdziemy zbyt wiele. Ponieważ nawet jak są symetryczne, nieprofilowane, to mają na przykład przyciski tylko z jednej strony, a ta ma po dwóch stronach. Więc myślę, że to jest także jej duży plus. I ogólnie myszka jest fajnie, solidnie wykonana. Ostatnim plusikiem będzie też całkiem fajne oprogramowanie. No i to by było na tyle. Za chwilę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem i oceną. Dodam też tyle, że ode mnie ta myszka dostaje rekomendacje jako naprawdę ciekawy produkt w swojej kategorii cenowej. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszej recenzji. Zapraszam także na Facebooka i do playlist, gdzie macie kilkaset posortowanych specjalnie dla Was filmów. Pozdrawiam Was, cześć!